Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na wywiad z Tomkiem Lipnickim, zwanym Lipą, z zespołu Illusion, w którym dowiecie się, dlaczego przeszedł z grania na wzmacniaczach na system cyfrowy i jakie jest jego podejście do tego wszystkiego. Filmik powstał dzięki temu, że wspieracie kanał na Patronite, bo mogłem pojechać do Warszawy i go nakręcić i po prostu to wszystko zrobić, więc bardzo wam serdecznie dziękuję. Od razu na samym początku filmu kilka ważnych spraw. Po pierwsze, możecie zostawić lajka, jeśli wam się podoba. Po drugie, możecie zasubskrybować kanał. I po trzecie, zależy mi na waszym komentarzu. Oczywiście kanał można wspierać, ale jeżeli chodzi o wspieranie, to jest bardzo, bardzo szczególna również w tym momencie chwila. Słuchajcie, to jest gitara Ashton. To jest gitara Ashton akustyczna, ale z wbudowanym tunerem. Nazywa się ona D25NTM. Jest to taka gitara, powiedzmy, że pokroju Harley Bentona, coś mniej więcej w ten deseń. I akcja jest taka. W opisie do filmu jest link do aukcji na Allegro. Chłopaków z CTGTV, czyli Pawła i Jacka, z innego kanału gitarowego, który no, też tworzy regularnie treści dla was. CTGTV, jeśli jeszcze nie znacie, to oczywiście poznajcie. Zalało im salę prób. Pękła im jakaś tam rura, nie mogą się dogadać z ubezpieczycielem. No i generalnie jest tak, że po pierwsze to zrobili zrzutkę, i link do tej zrzutki też jest, ale po drugie ja stwierdziłem, że poświęcę taką oto gitarę, wystawiłem na aukcję na Allegro i cała kasa, no oprócz kosztów wysyłki, oprócz kosztów Allegro oczywiście, pójdzie tutaj do tego, znaczy pójdzie do Jacka i do Pawła, więc możecie tą gitarę wylicytować, możecie tą gitarę po prostu w szczytnym celu zakupić, mieć instrument, a wiecie, no pomożemy chłopakom w tym, ażeby wygrzebali się tam, poniszczyły im się kolumny, poniszczyły im się różnego rodzaju rzeczy. Jak mnie by takie coś się stało, to byście mnie musieli odwiedzać w zakładzie psychiatrycznym. Oni jakoś to przeżyli, więc pomóżmy im jak możemy. I powiem jeszcze tak, to nie jest jedyna taka sprawa, że to nie jest jedyna forma pomocy. Jeszcze się pojawią w tym miesiącu dwie formy pomocy, bo moi fogowicze to są po prostu wypasieni ludzie, ale o tym wam opowiem, na co jeden z fogowiczów wpadł, jak już to wpadnie w moje ręce i będziemy działać dalej. Teraz jest taka sytuacja, możecie tą gitarkę sobie zakupić. 9 lat fog, wielki konkurs, ale ja jeszcze w tym momencie nie powybierałem nagród, tych nagród będzie w opór, będą się pojawiały na końcu odcinków. Na końcu tego odcinka też wam mniej więcej tam powiem, o co może chodzić, a teraz już przenosimy się do Warszawy, do klubu Progresja, gdzie nagrałem króciutki, szybciutki PGR z Lipą. Zapraszam na również wcześniejsze PGR-y z Lipą i nie tylko. Dziękuję bardzo i miłego oglądania. Siema, siemandero. Witam wszystkich. Siema. To jest Lipa, którego już na pewno wszyscy znają, ale jest bardzo poważna okazja, właściwie dwie, do tego, żeby się spotkać. 30-lecie istnienia szkoły, teraz to 31 już tego papyku, nie? No w tym roku będzie 31. To jest ostatni koncert z trasy, jak to wygląda? Ostatni cykl, tak. I potem już normalna trasa, ale już bez nazwy 30. Tak, tak. Bez nazwy 30-lecie. Praca nad nowym materiałem w końcu. Tak? Idzie nowa płyta? Idzie na pewno nowa płyta, tylko jeszcze nie wiemy w jakiej formule. Zobaczymy, mamy wiesz pomysł na akustyczną, ale zobaczymy jak będzie szła robota, a po drugie już w głowie i na komputerze już mam sporo riffów, zresztą chłopaki pewnie też, do mocnego grania, więc wiesz, no zobaczymy co przeważy. Ale akustyczną, że stare kawałki w nowej formie? Tak, chcieliśmy zupełnie usiąść i zrobić piosenki stare, wiesz, w nowych formach, pozapraszać gości, zrobić taką formułę rozszerzoną, nie tylko same dwie gitary, powiedzmy bas i jakieś bębny, tylko zaprosić dziewczyny śpiewające białymi głosami, jakiś zespół folkowy, taki naprawdę folkowy, korzenny, wiesz, jakiś z Wielkopolski nam chodzi po głowie, no zobaczymy. No. A te wszystkie instrumenty, które wiesz, zbierasz, dziwaczne, będziesz też wykorzystać? Też będę starał się, oczywiście, no dudy i nickel harpę może nie, bo jakoś słabo mi idzie, ale wiesz, zaprosimy kogoś, kto po prostu
prostu potrafić takie rzeczy obsługiwać też, nie? Czyli no zobaczymy, taki, no jest plan. Większy no. projekt, ale normalna, mocna płyta też przy okazji, tak? Dwa tory idą. Zobaczymy, no więc wiesz, no nie, no, zobaczymy jak będzie szła praca, no bo mówię, riffów jest w głowie i na kompie w szufladzie tak zwanej dużo, więc może trzeba będzie zrealizować dwa, albo po prostu zrealizować jeden, a na drugim skupić się za jakiś czas i wiesz, wydać płytę powiedzmy rok po roku, no zobaczymy, no. No nie, takie akustyczne przedsięwzięcie, no to wiesz, może się wydawać, że proste, a tak naprawdę no wcale nie jest takie proste, bo no nie chodzi o to tylko, żeby wziąć instrumenty i zagrać wszystko, bo tak można, zagrać wszystko w ten sam sposób, tylko że na akustykach. Tu chodzi o to, żeby to miało, wiesz... Pełny aranż, te akordy powinny być rozbudowane. Oczywiście. Nie? Drugim powodem, takiego tutaj w ogóle rozmawiamy, jest to, że przesiadłeś się na cyfrowe rozwiązania, zrezygnowałeś w ogóle już ze wzmacniaczy, jak to wygląda u ciebie? Się zrezygnowałem na zasadzie takiej, że stoją i w kanciapie i stoją po prostu. A przesiadłem się na Bossa GT1000 i szczerze mówiąc jestem zachwycony jego możliwościami i tym, że po prostu możesz sobie ukręcić takie brzmienie, jakie ci chodzi po głowie. I no, trzeba by naprawdę bardzo, bardzo dużo wysiłku, żeby wyczuć, że to nie jest piec lampowy. No, to jest... Mam w tym momencie GX100, GT1000 tego mniejszego miałem, ale zamieniłem sobie na GX100. No i rzeczywiście jest to całkiem niezłe rozwiązanie, w szczególności jak się gra pewnie na uchu też. No to było jakby, wiesz, jakby to było powodem przede wszystkim, że wiesz, no, odsłuchy, gramy w różnych miejscach, nie zawsze spełniają po prostu standardy. I żeby się nie zabić, nie zamordować, to przeszliśmy na ucho. I no, to jest rozwiązanie, no kurwa, no szkoda, że tak późno. Wiesz, też ta technika poszła do przodu no, tak ostatnimi czasy, że wcześniej się tego trochę nie dało zrobić. No, sposób, no zapewne, nie? Chociaż powiem ci, co jest ciekawe, akurat nawiążę do Libali teraz, bo szukaliśmy też takiego rozwiązania i Roman zaczął grać na podzie starym, na dwójce. I jest po prostu... Ale na nerce? Tak. Ale to jest ta twoja stara nerka, no, którą ty... Nie, on ma taką samą po prostu i moja też leży, jest... nie sprzedaje jej, bo jest po pierwsze mało warta, a po drugie ma wartość po prostu. To jest to, co tam się dzieje, to jest nadal po prostu świetne brzmienia tam są. I no mówię, wiadomo, no są ludzie, którzy radykalnie do tego podchodzą i to, co mówię teraz, może być dla nich, wiesz, bluźnierstwem, ale... No taka jest prawda, to napierdala tak, że po prostu głowa mała, no, że nie ma co się w ogóle wstydzić. I lecimy tak, ja na tym GT1000, Roman na nerce i jest po prostu rewelacja. No. A wszystkie guziczki już opanowałeś, już wszystko wiesz gdzie? Tak, to nie jest problemem, wiesz, było, trzeba było się trochę, jeszcze muszę trochę poćwiczyć, pobawić się, żeby poustawiać klocki w środku szerzej, nie tylko dwa piece i do nich efekty, ale powiedzmy dwa piece i na każdym piecu podwójna linia powiedzmy efektów i tak dalej, więc to jeszcze przede mną, ale jak na razie, wiesz jak to jest z narzędziami, używasz tak, jak ich potrzebujesz po prostu, nie? No ale też właśnie chciałem zapytać następną rzecz, czy są rzeczy z tego Bossa, które cię zainspirowały do czegoś, no bo tam jest sporo takich efektów, wiesz, których nigdzie indziej nie ma, albo są, no chociażby ten Terra Echo na przykład, nie? Takie tak, bossowskie tak, tam jest, tak, które potrafi no, w bardzo fajny sposób zainspirować, wiesz, do niektórych rzeczy. Czy coś powstało dzięki temu, że wiesz, że przesiadłeś się na nowe rozwiązania? Nie, na razie nie. Dlatego, że ja kupowałem Bossa po to, żeby zrealizować pewne rzeczy, które już były określone, czyli brzmienie, wiesz, mocnej gitary i tak dalej, parę efektów, które miałem w kostkach Bossa i tak dalej, i tak dalej. Więc nie po to go kupowałem, żeby się inspirować, ale są brzmienia, które mnie zachwycają, zwłaszcza te przestrzenne właśnie, tak jak mówisz, z odpowiednimi streamerami i tak dalej, z delayami, które no, dają, że masz po prostu prawie, że syntezator, wiesz, w samych efektów, nie? Czy takie grające jak organy, no to są, jest parę rzeczy, które mi się bardzo podobają, czy też stereo efekty, wiesz, Ritter czy coś tam takiego, ale na razie ich po prostu nie potrzebuję, ale zapewne w przyszłości, no nie po to są, żebym ich nie chciał wykorzystać, tylko to przyszłość przyniesie po prostu. No nie, tam jest zabawy, a zabawy. No, naprawdę. Jeśli tak się podłączy do kompa, to już w ogóle można siedzieć, wiesz, całe noce, nie? No, ale
dlaczego akurat właśnie wybrałeś Bossa? No to prosta sprawa. Jego jest bardzo dużo. To bardzo prosta sprawa, bardzo prosta sprawa, dlatego że używałem od zawsze Bossa kostek, które uwielbiam, które po prostu dają mi to, czego poszukiwałem zawsze. Więc no to było dla mnie oczywiste, że przejdę na Bossa, a nie Helixa, czy jakiegoś Kempera, nie? Więc... I przestery ci odpowiadają? No bo przestery z Bossa zawsze były takie, wiesz... Ale wiesz, na przesterach to ja nie grałem Bossa, tutaj potrzebowałem tylko piecy. A chodzi mi o kostki, wiesz, efektowe. Więc zawsze używałem kostek efektowych, które dawały mi to, czego poszukiwałem, zwłaszcza chorusy. I zwłaszcza takie na maksa przekręcone, które dawały, fajnie zniekształcały, wiesz, całości. I tutaj jest, no, zabawa jest przednia, no, więc to było przede wszystkim pierwszy impuls do tego, żeby to... Później oczywiście szperałem jeszcze w YouTube, zanim zakupiłem, i porównania różne oglądałem, więc no, tak naprawdę no, dałem najmniej kasy po prostu za to, co brzmi tak samo jak te droższe, więc... No. Wyślę ci link do moich presetów, może coś ci się spodoba. Wspomniałeś, że bawisz się też tym rozbijaniem na dwa wzmacniacze. Tak, tak. I uzupełnia się to jakoś z Jerem, który gra wtedy w środku? Jak to wygląda? Od dawna gram na dwóch piecach. Więc jakby tylko dorabiałem do tego, co powinno być, co to tam już sobie wcześniej na nich uplotłem. Dobrze się to sprawdza, no bo jeszcze do... bo się dobrze sprawdza. No, a stosujesz to rozbicie takie, że lekko te ślady się tam przesuwają w jednym stosunku do drugiego, żeby tak było, wiesz, nie do końca równo, idealnie? Tak, ale to w Lipali, nie? W Lipali tak, to robisz. A tutaj staram się, żeby było prosto i napierdalatorsko, wiesz, w Illusion. No takie mamy tutaj zasady, że nie ma co za dużo grzebać, nie? Ale w Lipali jak najbardziej. Jest i czysty, i brudny, i drobiny się mijają, żeby był ten efekt takiego... tej właśnie pracy pieca, wiesz, dwóch pieców naraz. Gajowy bardzo ci podziękował za to, że już nie musi dźwigać paczek. To też jest, to, słuchaj, to jest, to z tym się wiąże też bardzo ważna sprawa, ponieważ przekraczaliśmy obciążenie samochodu. I, wiesz, i to też był jednym z impulsów ważnych do tego, żeby to zmienić. Od tego się w sumie zaczęło, że przekraczaliśmy o parę dobrych, wiesz, stówek, kurde, obciążenie, no i żeby nie, teraz mandaty są niewąskie, więc trzeba było Jasiowi pomóc. I od tego się zaczęło. I teraz włożymy, wiesz, bębny i paczuszki i jest, no, jest... No. Ale nie ma żadnej kolumny na... Nie. Już wszystko jest, Wszystko w uchu, mamy swój, wiesz, Behringera, mamy mikser cyfrowy duży i uszy podłączone do tego bez przewody i tak dalej. No i to wystarcza. No i teraz masz, wiesz, skrzynkę jedną, drugą, trzecią i bębny, więc to jest... Bez technicznego możesz się rozkładać. No bez technicznego to nie, bo techniczny to jest nie tylko odnoszenia i rozkładania, on jest też od tego, żeby od dbania, żeby to wszystko zagrało. I no taki gajowy to się zna na tym akurat, wiesz, wie co gdzie ukręcić, jak zrobić, żeby każdy dostał taki sygnał, jaki powinien dostać, więc to też jest umiejętność, więc... A czy te presety ewoluują na przykład z koncertu na koncert, czy już masz taki stały, wiesz? Nie, trochę ewoluowały. Miałem na początku, wiesz, poustawianych trochę z piecy, czystych piecy, bez przesterów i tak dalej. Tylko, czyli przester sam z pieca był, na przykład Rectifiera i tak dalej, ale nie do końca spełniało to moje oczekiwania i musiałem trochę nasycić je, wiesz, distorami i teraz dopiero mi to gra tak, jak powinno grać. A druga sprawa, musiałem dostosować brzmienia do słuchawek, do brzmienia słuchawek, bo to też było istotne, bo ja miałem inne słuchawki na początku, które brzmiały zdecydowanie inaczej niż reszta chłopaków słuchawy i też musiałem trochę, wiesz, iść półśrodkami, żeby brzmienie było takie, żeby ich nie zabijało po prostu, albo żeby nie trzeba było w mikserze zmieniać mu charakterystyki, więc... A to plus jeszcze dodatkowo to, co idzie na przody, też musiało się jeden konglomerat musiałeś z tego zrobić, tak? A teraz jest prosto, bo teraz mamy wszyscy takie same słuchawy, dokładnie identyczne, brzmią tak samo, więc teraz już jest łatwiej. No ale
wiadomo, no najpierw posiedziałem w domu na dobrych odsłuchach i żeby to się zgadzało i tu, i tu na paczkach, wiesz, bo w domu nagrywam na paczkach. Też mam oczywiście słuchawy, używam, ale wolę paczuszki, bo jest, no jest ta przestrzeń jeszcze, która jest istotna. I co, i nowa płyta Illusion będzie nagrywana na tym bosie, czy jednak gdzieś tam no już, labogi, wiesz, gdzieś nie, tam nie, te maszale będą stały? Na pewno labogę weźmiemy ze sobą, zobaczymy, wiesz, jeszcze nie wiem, z kim będziemy nagrywali, to jeszcze zależy też sporo oczywiście od realizatora, jeszcze nie wiem, kogo weźmiemy, bo Szymon niestety odszedł z branży i zajął się czym innym, więc pewnie nie z Szymonem, ale wiesz, no płytę nagraliśmy z Lipali na wszystko na cyfrze, więc wydaje mi się, że i tu i na Illusion będę używał tego GT, no. Wezmę tylko jako backup labogę i zobaczymy, no. Myślę, że... Bo jeszcze jakąś labogę sobie zostawiłeś. Tak, tak, no wiesz, to jest Hektora mam i to jest bardzo dobry pies do sprzężeń, chociażby jakiś na żywo, może to trzeba będzie, wiesz, go użyć, jeżeli będziemy bawić się w takie rzeczy, jeżeli się nagle okaże, że w jakimś utworze potrzebne jest więcej, wiesz, brudu z pieca, nie? A jeszcze myślisz, że wrócisz do tego, że będziesz grał na normalnej partii? Nie wiem, nigdy, wiesz, ja nie mówię, oczywiście, że nie. Jest jak jest teraz, teraz mnie to rajcuje, jest fajnie, podoba mi się, spełnia moje oczekiwania, a co będzie za lat, ileś tam, tego nie wiem, dlatego zostawiłem piec, bo no lampa to jest lampa i może kiedyś znowu mi przyjdzie do głowy, że chcę jednak piec, mieć koło siebie piec i czuć, wiesz, w nogawach napierdalanie. No zobaczymy. I próby też gracie totalnie tak, wszystko na ucho. To jest fajne, bo obok mamy też band, który tam napierdala swoje, metal fajny. A my słychać tylko bębny i darcie mordy. Pewnie się dziwują. Grałem też tak w takiej kapeli właśnie próby i dokładnie, wiesz, gościu wszedł, patrzy, co to się dzieje, nie? Stoją kolesie, wiesz, skaczą, wruszają no się jest, i nic nie słychać, wiesz, nie? To jest fajne właśnie, zwłaszcza jak się ma kogoś za ścianą, bo może on sobie napierdalać, nam to zupełnie nie przeszkadza, bo masz słuchawy po prostu i nie słyszysz tego, co tam ktoś sobie tam, wiesz, ćwiczy, nie? A jaki kierunek tej ostrej płyty? Są jakieś na to, jakie są te riffy? No mówisz, że masz tych riffów. Wiesz, no, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jaki kierunek, bo się więcej nie znam na kierunkach. Więcej bardziej agresywnie, wiesz, prościej, wiesz, agresywnie. Nie wiem, nie, podziały są właśnie, w tych moich pomysłach jest kilka trudnych podziałów, ale no, one naturalnie mi wchodzą, więc dla mnie są naturalne, ale miałem problem ze staleniem na przykład, że jeden utwór jest na 17 czwartych. Dobra. Ale to nie dlatego, że tak sobie wymyśliłem, tylko po prostu wchodzą mi takie rzeczy do palców, wiesz, paluchy mi włażą takie. Ale no, oczywiście bez przesady, nie będzie to płyta, którą, że wiesz, będziemy chcieli coś udowodnić, nie wiem, że jesteśmy matematykami, że zrobimy takie riffy, że o kurwa, co tutaj się dzieje. Nie, na pewno nie tak. One same w sobie są nośne, tylko po prostu trzeba troszeczkę inaczej zagrać z bębnami, wiesz, niektóre riffy będą wymagały po prostu przeskoku z jedynki na pół na przykład. Ale raczej, ogólnie, raczej z naturalnego procesu, tak, nic, tak, nic tak, po tak, procesu tak, jakiegoś tam liczenia tak, i tak, chęci do tego, żeby tak. To... I raczej ostro. Ostro tak na zasadzie, że no, agresja być może gdzieś jakieś melodie w refrenach się pojawią, ale ogólnie napierdala to. Nie? No proszę bardzo. A jakieś nowe gitarki pan ma? Tak. O, dobra. Ja chciałem, wiesz, oglądałem kiedyś na YouTube taki program, gościu chciał dojść, z czego wypływa brzmienie gitary elektrycznej. No. I okazało się, bo brał najlepsze egzemplarze z świetnych instrumentów, wiesz, marek znanych i drogich, poprzez marki całkowicie też nieznane i bardzo tanie gitary. I okazało się, na końcu zrobił między dwoma stołami, rozciągnął struny i pick-upa dobrego zrobił. I okazało się, że całe brzmienie we wiośle elektrycznym wypływa jedynie z pick-upa. Ale wierzysz w to?
po doświadczeniach, które masz z wieloma gitarami. Tak, oczywiście, to nawet nie jest wiara, ja po prostu to wiem, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Istotny jest tylko pick-up. I jak masz odpowiedni pick-up, to napierdala ci wszystko. Nie mówię oczywiście o instrumentach akustycznych, to zupełnie jest inna sprawa. Mówię o instrumentach elektrycznych. Nie zauważyłem, żeby sustain z gitary różnił się czymkolwiek innym, czy jest budowana z mahoniu, czy jest zbudowana z lipy. Jak jest ten sam pick-up, ta sama elektronika. Jest po prostu ten samo pierdolnięcie. No, może ale nie jestem masz głuchy. Tak, że jakieś gitary cię do czegoś bardziej trochę nakręcają i słyszysz ale to już jest, tą, nie, to tą jest, taką, wiesz, no bo tutaj jest różnica, w tej takiej organoleptyce ogólnej. Chodzi tylko o jakość wykonania, odpowiednią menzurę, oczywiście szerokość gryfu, co jest dla mnie istotne, bo ja mam niestety grube kiełbaski. I muszę mieć dość szeroki gryf. I tylko to się dla mnie liczy. I oczywiście możliwość odpowiedniego ustawienia mosta, najlepiej jak w telecasterach, żeby indywidualnie każda kostka szła, bo wtedy możesz sobie pięknie ustawić, wiesz, w C, czy w półokrąg, czy tam jak chcesz płasko, to w płasko. I ostatnio kupiłem sobie mam tego Hasenberga. Nie przesiadłeś się na gitarę bez body, tak? To znaczy. No bo mówisz, że wiesz, że gościu rozpiął ten drut. Nie. Gitara musi być gitara, bo to jednak wiesz. Ale upatrzyłem sobie gitarę, wrzuciła mi się w oko. Jak widzicie, mam dwa gibole, Explorera i Studio, Mahonia i po prostu świetne są, tylko że ciężkie, ale grają pięknie, nie? Ale no, gibol się troszeczkę, mimo że byłem na pleku i tak dalej, on ma to do siebie, że Les Paul, kurwa, trochę się rozstraja, kurwa. Choćbyś, nie wiem, jak struny wyciągnął, to G się, kurwa, zawsze. A jeszcze masz założonego przecież tego String Butlera, nie? Ale to nic nie daje. Znaczy, może trochę daje, bo pewnie bez niego byłoby gorzej. Ale słuchaj, kupiłem sobie tego szwedzkiego, ale okazuje się, że on jest robiony w Chinach. Dałem prawie 5 klocków i jestem z niego bardzo zadowolony, bo brzmi bardzo specyficznie. No nie jest do metalu, nie jest do Illusion. A co to za gitara? Jak oni się nazywają? Na H. No. Nie Heisenberg, tylko... Hackstrom? Hackstroma. O. Dobra, no. Hackstroma. Takie follow buddy, wiesz, takie pół takie Elvisowe, jak Elvis miał dokładnie ten sam model. I ono jest zajebiste, tylko troszkę ma za wąski gryf, że tam muszę się trochę tymi paluszkami naspinać, ale manualnie jest po prostu zakurwiste. Ma nisko struny, nisko siodełko, że jest płaska na takiej zasadzie, że czy grasz na pierwszym progu, czy na siódmym progu, choćby nie wiem jak naciskać mocno, starał się to nastroi, nie? Więc nie ma tego, wiesz, tak jak w gibolu mam, że mam troszkę wyżej siodełko i jak na pierwszym progu i drugim, jak przycisnę mocniej, to zaczyna się, wiesz, nie? To kupiłem sobie teraz gitarę specjalnie, żeby właśnie udowodnić to, co mi chodziło po głowie i udowodniłem już, bo już nagrałem sobie na elektronice, którą już tam zastałem na jakichś humbuckerach. Kupiłem wiosło Harley Bentona Telecastera za 650 zł. Drogie, to z tych lepszych. I słuchaj, mat, czarny mat po prostu jest przepiękny. Wygodne jest po prostu niesłychanie. No kurwa, po prostu gitara, głowa mała. Już na niej nagrywałem i jestem zachwycony po prostu. Ale nie grasz na niej na scenie? Jeszcze nie, bo ona będzie w stroju wyższym niż gramy w Illusion. Będzie do stroju tak jak gram do C, w drop C będzie, nie do A. A na tym Hackstromie grasz? Tak. W Illusion, tak? Nie, w Lipali, tylko że ono, mówię, nie, jest troszkę za delikatne do niektórych rzeczy, więc musiałem kupić jeszcze jedną, którą będę w drugim stroju miał, która będzie mocniejsza. I kupiłem EMG 81 i właśnie będę pewnie lutnik mnie będzie wbudowywał i wiem, że to po prostu rozjebie system. No tak będzie napierdalało, że po prostu żadne tam, wiesz, nawet mój Explorer nie będzie w stanie tego, wiesz, przejść. Po prostu, bo elektronika wszystko rozkurwi. Więc to będzie dowód na to, że panowie, nie kurwa instrumenty za 20 tysięcy czy 80 tysięcy, bo to są instrumenty dla dentystów, nie dla muzyków. A wy kupujcie sobie instrumenty, które będą manualnie zajebiste, zainwestujcie w elektronikę i kurwa i macie to, co chcecie. Ty, ja 9 lat kanał robię o czymś zupełnie innym. Co ty tutaj ludziom w ogóle w głowach mieszasz teraz? Ale nikt się nie musi ze mną zgadzać. Każdego droga jest jego drogą. Niech
sobie kupuje instrumenty takie, jakie chce, niech sprawdza, niech dochodzi do swoich wniosków własnych. Ja doszedłem do takich, dla kogoś mogą być one bzdurnymi wnioskami, a dla mnie są, no, a dla mnie właśnie są takie, jakie są. 650 zł i 450 zł za EMG. Nie masz to, co chciałeś. Nie, dobra, jak już Illusion zacznie grać na, wiesz, na Harley Bentonach, to świat się skończy. No, nie mówię, że nie. Siema, Tomi. Wiesz, no, pewnie nie, no, Jurek ma swojego SG, pewnie absolutnie z niego nie zrezygnuje, ale jako backup to ma tam jakiegoś Ibaneza starego, więc to, wiesz. No, stary Ibanez to jednak cały czas nie Harley Benton, no. Znaczy nie, bo wiesz, żeby to nie było. Przyjedziesz do Gdańska. Ja te gitary też propsuję, ja mam kilka sztuk i mam tego, co ty mówisz, czarnego, matowego Telecastera, to są zajebiste gitary w ogóle, nie? Nawet jak się rozlecą, powiesz, po 6 latach to będzie dobrze. Boże, poczekaj. Poczekaj, weź, bo to jest... Boże! Ten w żółtej kurtce przyszedł. Boże, nie? Przyszła dziewczyna moja. Pindolek. A czemu tak wcześnie przyjechaliście? Bo jesteś melonami. Za krótka droga? Mordo. Skróciłeś sobie drogę? Czy rozbieraj, bo tu kamera się trochę kręci. Kręcimy za nami. Ale on też się na gitarach w ogóle nie zna. Jemu jak powiesz o Harley Bentonie, to chyba... Nie, on to jest... Kędziok, kędzioki. On to jest tych dentystów raczej. Na gitarach firmy Kędziok, Halonde. Przecież on ma też gitary tanie. Tanie, bo je dostaje za darmo. No chyba dlatego są tanie. A ten BC Rich, co on mi go polecił, na ile tam jest roboty jeszcze, bo to nie stroi w pierony. Ale jak ty ją rozkręciłeś od razu? Nie, wiesz co... Mostki z kamienia, żeś pozakładał? Ja mam taka ręka górnicza bardziej, wiesz? I jak ciulnę w ten, to nie ma akordu B, tylko jest... Struny masz za miękkie. Polecam Harley Benton. O! Telecaster. Harley Benton? Harley Benton. Harley Benton. Odejdź. Ty, kto to był? Nie wiem, Paweł ta się za nami od jakiegoś czasu. Więc wiecie, no każdy ma własną drogę, no wiesz, więc niech każdy sobie po swojemu kupuje, sprawdza, dochodzi do tego, co mu najbardziej pasuje i tyle. To jest indywidualna sprawa. Miłość do gitar, najważniejsze, żeby była miłość do instrumentów. A czy kochasz instrumenty za 650 zł, czy za 20 tysięcy, to jest twoja indywidualna sprawa. Jak cię stać, to cię stać, to po prostu kupujesz sobie drogie i sobie wmawiasz, że są zajebiste. Albo tanie i sobie wmawiasz, że są zajebiste. Nie, my stać i na drogie i na tanie, ale może nie, te najdroższe nie. No oczywiście te za 20 czy 80 tysięcy to mnie nie stać, ale powiedzmy, że za 12 to mógłbym sobie coś kupić, ale... Ty, no parę gitar ty w życiu miałeś, umówmy się, nie? No. Różnych fajnych i niefajnych i ciekawych, no, i starych, ci, że, i nowych. Że bardzo dobrze wspominam, tak, jeżeli chodzi o gitary, do tego Osborna Falcona. No. Też instrument doskonały był dla mnie, taki bardzo Les Paulowski w swoim jakby wymiarze. No, świetny był. Bardzo. Ale wiesz, gdzie on jest cały czas, nie? Z tego, co tam gadaliśmy w Londynie chyba parę lat temu, tak, to cały czas wiesz, kto go jeszcze ma, więc on tam gdzieś w tym królestwie krąży. Nie? Niech krąży, niech daje radość, wiesz, następnym gitarzystom pokoleniom i następnym łapkom i niech wychodzi z niego dobra muzyka. Dziękuję panu bardzo. Ja dziękuję. Myślę, że zostało tutaj powiedziane wszystko, co miało być powiedziane i wiele rzeczy, których nie chciałem usłyszeć. Kontrowersyjne. Dokładnie, clickbaity. Dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się. I oglądajcie ten program. Tak jest. I chodźcie na koncerty Illusion i Flapjacka. I Lipali. I Lipali też. I Lipy akustyczne. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli odcinek do samego końca. Jestem mega, mega zobowiązany wszystkim tym, którzy się angażują czasowo w to, że to tutaj się dzieje i że wiecie, no ja mam dla was materiał, a wy go oglądacie i że jest super. Więc możecie, jeżeli tutaj dotarliście, napisać, to nie lipa, to iluzja. Natomiast, jak powiedziałem, jest 9 lat istnienia formy filmiki o gitarach. Kanał istnieje troszeczkę dłużej, są oczywiście filmiki, które były nagrane wcześniej, ale jest 9 lat istnienia samej formuły folk, gitarowej mgły i tak dalej, i tak dalej. Jesteście ze mną od tych 9 lat. Wychowałem właściwie, no chyba pokolenie gitarzystów w jakimś tam sensie. Jak wiecie, kanał od
lat z hakiem powstaje dzięki waszemu wsparciu na Patronite. Jak wiecie, co miesiąc dla patronów organizowane są mega, mega konkursy. W tym miesiącu jest absolutnie totalny mega, mega konkurs. Jeszcze nie wiem, ile będzie nagród, ale no myślę, że z 15 różnych zestawów będzie jak no na pewno, ufundowanych przez różne podmioty. Tutaj podmiotem fundującym gitarę dzisiejszą jest serwis Gitarowa Mgła, który ją odnowił, więc bez kuli i bez gutka kanał nie istnieje. I to są moi w ogóle najwspanialsi asystenci, ale sama gitara ufundowana jest przez jednego z Fogowiczów, przez Szyjkę. To jest Yamaha RGX 121 ze starej serii, rarytas tak naprawdę. Bardzo dobry instrument, aż żal oddawać. No tu ma jakiś inny pick-up wsadzony. Nie pamiętam, jakie są tutaj pick-upy. I to jest główna nagroda w konkursie dla patronów, jeśli chodzi o miesiąc kwiecień. Wbijajcie na Patronite'a, działajcie ze mną, a lista osób, którą teraz widzicie, to są właśnie te osoby, które już działają i którym jestem mega, mega wdzięczny za to, że pomagają mi w rozwoju, pomagają mi w utrzymaniu tego miejsca, pomagają mi w tym, że mogę dla was kręcić 4 odcinki w tygodniu, że po prostu ten kanał cały czas idzie do przodu, nie stoi i wy macie treści. Każdy sobie tutaj może znaleźć coś dla siebie, więc jeszcze raz, wielkie, wielkie propsiory, więcej nagród będę za chwileczkę ogłaszał, tych nagród jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, dużo różnych firm, z którymi współpracuję się, wkręciło w tą ideę tego, ażeby ten konkurs zrobić naprawdę wielkim, więc ja zaraz tutaj będę więcej ogłaszał. Przed wami końcówka samochodowa i do wtorku. Dziękuję bardzo, pa! W czasy państwowe i nie takie, jakie myślicie o tym, że są czasami państwowymi. Jesteśmy nad niemieckim jeziorkiem, jest piwko, jest radyjko, można sobie wejść do mieszkania, jest namiot na dachu, wszystko się zgadza. Ale nawet musiał pan wziąć ze sobą ten fartuch pocztowca. To jest stary telewizor. Kurde, ale się poczułem, jakbym był na takich wakacjach w Spale koło Tomaszowa. Na przykład się na takie wakacje jeździło, ale u nas aż takich wypasów to nie było. Babcia moja ma podobne łóżko jeszcze do tej pory gdzieś. W ogóle te meble z tamtych czasów to do tej pory. Ja w Fogowni ostatnio sobie takie meble na śmieciach znalazłem. Mam nadzieję, że bez pluskiew. Bo w ogóle to wam nie mówiłem, ale wczoraj, jak się tutaj do tego sfikał, zameldowałem, to pluskwy znalazłem w łóżku. I o 12 w nocy pan przyszedł, żeby mnie przynieść do innego pokoju. I tak do tej pory mnie wszystko swędzi. Mam nadzieję, że nie przyniosłem ze sobą tych pluskiew. Taką przynajmniej nadzieję. No meblo, ścianka. Kurde, wszystko się zgadza. Czuję się, jakbym był dzieckiem teraz. Kto z was ma to samo? O, można nawet program zmienić, proszę bardzo. Ciach. Ciach. Zmieniamy program. Jaki pilot, kurde. Ciach. Hip-hopowy kawałeczek jest. Ta, 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 ta. Yeah. Dobrze jest. Robotron się nazywa telewizor. Telewizor kolorowy, kto to wtedy miał? A wszystkie te takie pierdoły, to w Polsce też tego było. W pizdziec. I różne takie... Cwań, 3 minuty. I ten... Nie, no słuchajcie, no w ogóle dobra nostalgia, ten domek tutaj. Dobra, idziemy już stąd, bo się jeszcze człowiek będzie chciał położyć na kanapie.